To jest przecież nasza gmina. Przecież to jest nasza gmina. To jest przecież nasza gmina. Dobrze, kochani, proszę o ciszę, bo Martku będziemy zaczynać. Przepraszam, że takie opóźnienie jest. O właśnie, zapraszamy tam panu, żeby tutaj nie zasłaniać. Też główny monitor. Jeszcze mamy osobnik, tak? O, tutaj może być. Dobrze. Kochani, witam was bardzo serdecznie jako prezes Stowarzyszenia Liszki TV. Tutaj w osobie zaczynamy. Informuję, że nagrywanie, że to całe nasze spotkanie jest nagrywanie. Nagrywane będzie prezentowane na naszej stronie internetowej www.liszki.tv. Oczywiście na Facebooku i na kanale YouTube Gmina Liszki. Szanowni Państwo, chciałem tak na początek powiedzieć kilka słów, ponieważ było wiele zapytań odnośnie Waszych telefonów, bo myliliście nas po prostu z gminą. My nie jesteśmy gminą, my jesteśmy stowarzyszeniem. Żeby zrozumieć, co to jest stowarzyszenie, przygotowałem króciutką prezentację. Stowarzyszenie Liszki TV to jest nic innego jak dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, podkreślam, niezarobkowych, my nie zarabiamy. To, że organizujemy dla Was wycieczki, czy coś, nie zarabiamy na tym. Definicja według ustawy o stowarzyszeniach. Dobrowolność stowarzyszenia polega na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, dobrowolności przystąpienia do istniejącego stowarzyszenia oraz na nieograniczonej swobodzie wystąpienia ze stowarzyszenia. Czyli to, że my się tu spotykamy, to jest tylko i wyłącznie Wasza dobra wola. Czyli nie jesteśmy gminą, nie jesteśmy stowarzyszeniem. Oczywiście swoje cele realizujemy przez następujące, bo my jako stowarzyszenie, Centrum Seniora będzie stworzone przez towarzyszenie, przy tym naszym stowarzyszeniu Liszki TV. Jakie cele ma Liszki TV? Działanie na rzecz rzetelnej informacji mieszkańców gminy Liszki na temat spraw dotyczących. Kręcimy sesje Rady Gminy i nie tylko. Aktywizowanie integrowanie społeczności lokalnej służącej rozwojowi gminy i wykorzystaniu jej walorów gospodarczych, rekreacyjno-turystycznych. To jest właśnie to, co teraz robimy, czyli tak zwane aktywizujemy Was, integrujemy przez tą wycieczkę do Bukowiny Tatrzańskiej. Pojedziemy tam, poznamy się, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Władze. Kto się kryje za Liszkami? Za Liszkami kryje się przede wszystkim tak, wiceprezes Paulina Kowalik. To jest ta pani tutaj. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku animacja kultury oraz animacja społeczno-kulturowa. Ukończyła studia podyplomowe, kierunek matematyka, wokalistka, autorka tekstu, wychowawczyni, nauczyciel kontraktowy, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Lisieckiej 2009-2010, a od 2013 oczywiście wiceprezes Stowarzyszenia Liszki TV do spraw kontaktu ze społeczeństwem działającego na rzecz rzetelnej informacji w gminie Liszki. Następna osoba to jest ten pan tutaj po mojej prawej stronie, pokaż się Dawid. To jest pan Dawid Styrylski, to od 2013 roku założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjazne Piekary, w którym każdego roku organizował imprezę Dni Piekar. Ponadto jako osoba oddana seniorom corocznie organizował mikołajki dla dzieci i ludzi starszych. Brał udział w organizowaniu pomocy polegającej na wsparciu, upobiegł kwestii rozdysponowania żywności przy współpracy z Caritas, podpisania umowy partnerską z Irlandczykami w miejscowości Aran. No i ostatnia osoba, a właściwie nie ostatnia, tylko przedostatnia, jestem prezes Stanisław Mastek. Jestem z Kaszoła, z Łysej Góry. No tu nie będę czytał, bo to troszkę tego to jest. Można sobie poczytać na stronie internetowej o mnie. Co tutaj głównie chodzi o to, że nasze stowarzyszenie, żeby nie było postrzegane, że jesteśmy gminą. My to robimy non-profit, robimy to dla Was. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, że jesteśmy stowarzyszeniem, nie jesteśmy urzędem gminy. I teraz tak, Centrum Seniora, to co jest właśnie na Liszki TV, to jest jak gdyby jeden z naszych projektów, czyli to, co się spotykamy i ta wycieczka, która jest robiona, to jest robiona w ramach projektów Centrum Seniora. No i co, to jest takim krótkim wstępem.
chciałem powiedzieć, że przechodzimy do naszego punktu, do którego się tu przyjdziemy, czyli po prostu wycieczki. Wycieczka to przede wszystkim wyjazd na termy, oczywiście 18 sierpnia, czyli to już jest wtorek, najbliższy. Miejsce Bukowina Tatrzańska, koszt, tak mówiliśmy, 45 zł, 25 zł wycieczka, wracać się obiad, kontakt do mnie. Dofinansowanie wycieczki to oczywiście wójt gminy Liszki, ale organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Liszki TV. Mamy jeszcze sponsora jednego, to Dawid coś powie o nim. Sponsorem jest pani Zaborowska, piekarnia i chyba cukiernia, zastosowaną ciastka na wyjazd i napoje zimne. Dziękuję dla pani Zaborowskiej, oczywiście piekarni, chleba Zaborowscy. Oczywiście gmina, mówię, pan Wojt, oczywiście pan Paweł Miś, wójt gminy Liszki, jest również sponsorem, mógłby to powiedzieć, strategicznym głównym. Kochani, w tej karczmie u Słodkiego będziemy właśnie posiłkować się. To jest przecież nasza gmina. Przecież to załatwione. Jedziemy dalej. Co zabrać ze sobą? To tak jak pisaliśmy tutaj w tym informatorze, w naszym podnośnym wycieczki. Ręcznik oczywiście, klapki, szampon, ewentualnie krem do ciała. Po 2 godzinach skóra się wysusza dosyć bardzo i po prostu potem lepiej się troszkę nakremować. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, to oczywiście. Tutaj, szanowni państwo, też przyszła pani Barbara Gwóźdź. To też jest nasz, oczywiście, mówię, to jest 4. osoba związana bardzo silnie ze Stowarzyszeniem Liszki TV. Nie, ewentualnie krem do ciała, to co mówiłem, nie jest wymagane noszenie czepków, ale tak Barbara ma listy, pójdzie teraz, dzieci mogli wpisać się na te listy tematyczne, żeby zobaczyć, jakie macie zainteresowania, która grupa by was interesowała. I mamy tak, ale już mówią, ale nie wszyscy. Mamy grupę mamy tak, artystyczną, grupa kulinarna, kulinarna, grupa rekreacyjna, grupa przyrodnicza i grupa muzyczna. Tak, że na Krespinów było za darmo wejście dla tych, którzy byli mieszkańcami gminy Liszki. Nie. Proszę? Nie, wcześniej było tak chyba. No to będziemy się starać tak, żeby członkowie właśnie Centrum Seniora, żeby mieli po prostu wejście za darmo. Tak będziemy walczyć o to. No i karta, ale kochani, karta seniora to jest w ogóle taka plastikowa karta, która co ona powoduje? Że w każdym województwie możemy korzystać z usług o wiele taniej. O to chodzi. Czy lekarstwa, czy jakieś różne wypoczynek, czy choćby w górach, czy ten, ale to wszystko jest określone na stronie, to musielibyśmy się wdrożyć w tym. Jest szansa, żeby to pozyskać. Myślę, że to jest sens, żeby coś takiego robić. Tak wygląda. O właśnie, to tak wygląda. No i tak ma pan upusty? Tak. Niech pan powie, jakie upusty. Są sklepy, są kina, teatry. Kochani, to jest tak, że żeby korzystać z karty seniora, jest strona internetowa, gdzie wybieramy województwo, w którym jesteśmy. Małopolskie na przykład i gmina Liszki pokazuje punkty, gdzie jest taniej. Czyli na przykład apteka tutaj, ta tutaj w Liszkach. Przychodzimy, jest taniej. Ale jeżeli nie ma jej na liście, no to niestety nie będzie taniej. Dobra, ostatni punkt. Ostatnią sprawą to jest senior aktywny w gminie. To jest taka pomysł na to, żeby was jakoś zaktywować. Nie wiem, co byście chcieli zmienić w gminie albo coś, żeby lepiej funkcjonowało, żeby wam się lepiej żyło. To jest taka oczywiście utopia na razie, ale kwestia, to wszystko zależy od nas. Jeżeli wspólnie coś będziemy chcieli, to na pewno to wywalczymy niż w pojedynkę. W grupie jest o wiele po prostu lepiej. No i tyle. To z mojej strony tyle. Teraz przechodzimy tylko do grup. Zapisujemy się do grup. W kwestii wycieczki wiemy już wszystko? Czy jeszcze są jakieś pytania? Godziny jeszcze spotkań. 7 godzina. Kaszów na zajeździe. 7:15. Pod Gokiem Liszki Krispinów. 7:30 na pętli. Jaki limit czasu, żeby czekamy? Kochani, czekamy, no... Nie ma limitu, dokładnie. No, seniorzy muszą być zdyscyplinowani, nie? Słuchamy się nas, no i wtedy będzie wszystko okej. Aha, jeszcze jedna sprawa.
Powiedzmy, jesteśmy tam na 10 czy na 11, mamy ten wodny aerobik. Dwie godziny jesteśmy na termach, potem jedziemy. I tam jest taka prośba, żeby przejść. On mówi, że tam jest wąski przejazd. Jedzenie jest naprawdę przepyszne, ale on mówi, żeby autokros zostawić tak gdzieś 500-600 metrów od tego. Nie wiem, czy to będzie dla was wielki kłopot, żeby się przespacerować. To jest naprawdę świetny widok tam na góry i ten. No to myślę, że nie ma. Są jakieś takie, jakby ktoś nie mógł, czy coś, to po prostu, czy nie będzie problemu. Wszystko. Tak? Po malutku sobie spokojnie spacerkiem takim. To jest, mówię, 500 czy 600 metrów, coś takiego. Kochani, po obiedzie możemy sobie troszeczkę odpocząć, też przespacerować się, wrócić sobie znowu do tego autokaru, tam 500 czy 600 metrów, żeby się troszkę lepiej uleżało w brzuszku. No i co, po malutku wracamy do domu. Myślę, że tak trudno powiedzieć, jeżeli nie będzie tych korków, to taki idealny plan, żeby tak jak myśleliśmy, to 7, powiedzmy 8, czyli do po 10, żebyśmy tam byli po 10, do 12, pierwsza obiad, druga, potem o drugiej do gdzieś tam po trzeciej, po 17, 18, w takich idealnych warunkach, a może się okazać, że przyjedziemy na 20, 21, zajmie się. Ale to mówię, to wszystko zależy od po prostu od trasy, jak będzie wyglądało. Może nie będzie w ogóle korków, zobaczymy. Ja myślę, że po tych 2 godzinach i tak już będziecie troszkę wymęczeni, potem zjecie, to już będzie troszkę takie przysypianie, to mówię. No. Bo te termy, one dają bardzo fajne takie rozluźnienie, ale też właśnie potem się chce jeść, a potem się chce naturalnie spać. Nie? Proszę? To nieoficjalnie oczywiście, że będzie. Piwko będzie serwowane w autobusie, na pewno. Oczywiście żartuję. Bezalkoholowe. Kochani, wszystko wiemy mniej więcej? Aha, czy jest na sali jeszcze jakaś osoba, która nie zapłaciła, albo która nie dostała tego KP, tego bloczka? Czy wszyscy mają? To jest przecież nasza gmina. Przecież to jest nasza gmina.